Bardzo celnie, punktowo na samo dno. Tu jest jakieś 1,5 metra głębokości, ale wszystko widać. Kulka idealnie stoi. Trochę peletu, też punktowo. Kilka kulek naokoło. I w tego typu żwirowniach, w tego typu łowiskach to jest najlepszy i najbardziej skuteczny sposób położenia zestawu. Mam nadzieję, że i tutaj to będzie skutkować. No i już można wracać na brzeg. No i nie ma to jak suchy ląd. No, żeby to tak było za chwilę, na pewno będzie. Kraju Pobiedzisk. To jest miejscowość położona mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Gniezdem a Poznaniem. Zresztą droga łącząca te miasta tutaj zaraz jest obok. Jest bardzo łatwy dojazd do żwirowni, która nazywa się Pstrąg, ale oczywiście nie pstrągi, a karpie będziemy tutaj łowić. Kolejny odcinek na karpiowym szlaku nad tą przepiękną wodą. Ja jestem zauroczony, muszę powiedzieć. Myślę, że również cała nasza 7-osobowa ekipa. Z tej strony Rysiek z Jarkiem. Nie wiem, czy mnie widzą. Zafascynowani wodą. Natomiast z drugiej strony Libor, gdzieś tam na końcu jest, odwiedzimy go również, Tomek, Maciek i Krzysztof. Z Krzysztofem teraz porozmawiam o tutejszych karpiach. Krzysztof, witam Cię, siła sprawcza naszej wizyty właśnie tutaj. To jest osoba, która wszystko wie na temat tej wody. Dzięki niemu tu jesteśmy. Powiedz, jak duże karpie są w Pobiedziskach, bo ja już o 20 słyszałem. Rzeczywiście, w tym roku został złożony karp powyżej 20 kg, dokładnie 2660. Natomiast jest to oficjalnie największa ryba złowiona w tym zbiorniku. Ale kilka 19 też natomiast było. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, zostało złożone kilka 100-kilogramowych karpi już w tym roku, nie wliczając poprzedniego roku. Tak jak wspomniałeś, 19800, 19200, równe 19 kilo i
ładnych parę 16, 15, tego już nawet nie jestem w stanie powiedzieć. Czyli fantastycznie to rokuje na przyszłość, bo one mają tutaj chyba niezłe przerosty. Także za parę lat populacja 20 może być niezła. Mam taką nadzieję, jeśli pytasz i mówisz o przyrostach. Rzeczywiście, karp, który jest gdzieś znaczony, złowiony w tym roku, to jest ten, o którym wspomniałem wcześniej, ten ponad 20-kilogramowy karp, dwa lata temu miał dokładnie 16800. 16800, czyli w tak niedługim czasie, na niedużej wodzie, bo to jest zbiornik około 12-hektarowy, taki przyrost. No jest woda, żyzna, one mają tutaj co jeść. Mam nadzieję, że nasze specjały też będą jadły. A ja mam do Ciebie prośbę, tak? Żebyś z Ryśkiem, bo on się pali do tego, wybrał się pontonem, pokazał mu te miejsca, gdzie będziemy łowić najciekawsze fragmenty tego zbiornika. Jak najbardziej. Rysia zaraz poproszę, jak się pali i będzie obsługiwał ponton. A ja się będę przyglądać. Krzysiek, ty jesteś częstym gościem na tej wodzie, znasz tą wodę jak własną kieszeń. Może byś zaproponował jakieś miejsca, które byśmy tutaj połowili? Nie będę ukrywał, że łowię tutaj dość często, bo jestem z dwa, czasami nawet trzy razy w tygodniu w nocy. I szczególnie tą część tego akwenu znam, można powiedzieć, bardzo dobrze. Proponowałbym miejsca dość daleko, oddalone od brzegu jakieś 90 do 120 metrów. Są to miejsca przy tych oto widocznych tutaj krzakach. Głębokość waha się przy nich od 0,9 do 1,5 metra mniej więcej. No faktycznie jesteśmy na... W tej chwili jesteśmy na wypłyceniu 0,8. Tak. To jest takie wypłycenie przed tym krzakiem. Natomiast tu, przed samymi trzcinkami, jakbyśmy podpłynęli, dobrze, mamy miejsce, gdzie jest taki... Tak, zaraz będziemy. Takie wygłębienie. I jeżeli woda nie opadła do ostatniego razu, około 1,4, 1,5, ale to... Minusem tego jest, że trzeba będzie niestety albo stety być blisko wędek, bo będziemy mówili przy samych krzakach, również przy tamtych samych trzcinach i następnie tam dużo roślinności, dużo krzaków i trzeba będzie mówić na skrajach tychże roślinności. Dobrze. Już w tej chwili, jak widzisz, mamy 1,1. Tam przy tym krzaku, jak wspomniałem, to jest 0,8. Tu mamy wypłycenie do 0,7. Natomiast proponowałbym miejsce nie tu w tych samych krzakach, a lewa strona tych krzaków, jeden zestaw, śmiało można położyć. Będzie znowu rowek, w tej chwili mamy 0,6. Tu za jakiś moment zaczyna się troszeczkę głębiej i będzie schodziło bardzo powoli, jak na żwirownię oczywiście, bardzo powoli. O, ten rowek się... Bardzo dużo roślinności. Jest roślinności, natomiast tu przy tym krzaku, jak widzisz, już masz 1,6. Proponowałbym, jest głębiej, tak, proponowałbym równole, znaczy między tymi krzakami daje to nam. W tej chwili mamy 2,2, 2,3. No, jest troszeczkę głęboko. Jest ładne zejście, ładna skarpa i bym proponował z tej płcizny minimalnie na tej skarpie postawić jeden zestaw. Dosyć często zdarzają się tu, szczególnie w godzinach wieczornych, czy nawet w nocy brania. A czy są takie miejsca, gdzie jest czysto, gdzie jest żwirek, gdzie jest twardo, bez roślinności? Są takie miejsca, ale mamy już zaawansowany czerwiec. Niestety tych miejsc czystych jest coraz mniej. Niemniej takie miejsca są. Na przykład przed tymi krzakami, gdzie też można postawić jeden zestaw, jest rzeczywiście czysto. Jest czysto, ryby tam dosyć intensywnie żerują, przez co tego zielska jest stosunkowo mniej. Opłyniemy dalej. Tak, proponowałbym Tobie wpłynąć kawałek tam, bo tutaj przesunęliśmy się już za te stanowiska, które będziemy nęcić i łowić. Musimy tych miejsc więcej znaleźć. Oczywiście. Czy tu są też muszle, czy... Tak, są szczerzuje, jest tego trochę, nie ma tego przesadnie dużo, natomiast nie ma raczycznic. Nie ma. Nie ma raczycznic. Nie ma też, wyprzedzę Twoje następne pytanie pewnie, nie ma też raków. Raki były mniej więcej do 3 lat temu. Prawdopodobnie jakaś choroba spowodowała, że raki... była ładna rybka, nie? Że raki wyginęły. Była to pojedyncza ryba, ale już coś tam wskazało. Nie to jest ważne. Musimy się przedostać przez ten oto przesmyk.
I zobacz, masz tutaj 2 metry i na ty... Zobacz, błyskawicznie się robi 1,9, 1,8. Czyli... Znowu 1,8, weszliśmy w trzciny może. O, 1,6. Wprawdzie udało nam się wjechać trochę w trzcin, niemniej bardzo dobrze, bo skraj tych trzcin jest znakomite miejsce. Ja widziałeś, tu już jest 0,9,1, a tam kawałek dalej mieliśmy 1,8. Przy tych trzcinach, metr dosłownie od nich jest, tak jak widzieliśmy, 1,5, 1,4. Jest to również znakomite miejsce na karpia. I w tej chwili będziemy się przesuwać równolegle z tymi trzcinami i dosłownie łowiąc metr, 1,5 metra od trzcin, cały ten obszar. Mamy, miejmy nadzieję, gwarantowane brania. Tak, o, równolegle bym proponował, Rysiu, do tych, do tych trzcin. Zobacz, tu... 1,5 metra. Tak, 1,5 metra. Idealnie. I zobacz, i to jest mniej więcej 1,5-2 metry od trzcin. Tak. Troszeczkę roślinności jest. Jest trochę roślinności, ale to nie jest tak dużo, jak mieliśmy, widzisz, przy niektórych tych krzakach. Tu jest płyciej, tu jest płyciej. 1,1, 1,1. Czyli mamy zróżnicowane. Zróżnicowane. Tam mieliśmy 1,5, tu już mamy 1,2, 1,3. Tak, tu są ładne zatoczki. Natomiast ciekawym krzaki. Miejscem będzie to miejsce. Jak masz ten... To wejście. Tu za chwilę będzie znaczne wygłębienie. Wygłębienie, tak. I śmiało bym umieścił jeden zestaw przed tym krzakiem. Przed krzakiem. Jak będziemy obawiać z brzegu. O, tak jak wspomniałem, widziałeś, tu już mamy 1,6. Czyli tu jest głębiej. Tu jest głębiej. Jest taki rowek za krzaki. Natomiast za chwilę. Za chwilę będzie wypłycenie i już je widzimy. Już mamy 1,2. Nawet jak widzisz z tej strony krzaka, czyli z tyłu, jest płytko. Mamy w tej chwili już nawet 0,8. 0,7 nawet. Świetna górka. Jak, tak, i jak widać te gałęzie tu? Tak, niestety są tutaj gałęzie, a my byśmy rzucali przed tym krzakiem, przed tymi wystającymi gałęziami, pamiętając o tym. Cofniemy się. O tyleż ciekawe miejsce, że mniej więcej metr, 1,5 metra od tego krzaka jest głębiej. Krzysiek, my pływamy sobie dzisiaj tutaj łódkami, ale wiem, że na co dzień nie wolno używać już środków pływających. Tak, całkowita słuszność. Na co dzień jest to zbiornik, jak wspomniałem wcześniej, nieduży, zbiornik 10-12-hektarowy. Na co dzień nie wolno tutaj zarówno używać łodzi, pontonów, jak i brodzić nawet po tym łowisku, po okresie, gdzie dozwolone jest łowienie na spławik, na sprężynę, czy metodą włosową. Dzięki życzliwości, dzięki temu, że jest tu kręcony film, Polski Związek Wędkarski zezwolił na czas kręcenia filmów używania tychże pontonów. Będzie to nam niezwykle pomocne, ze względu na to, że jak widzieliśmy, łowienie w tych miejscach, które ja zaproponowałem, jest trudne, a w niektórych miejscach nawet niezwykle trudne. Są tutaj krzaki, te krzaki wystają pod wodą na dosyć znaczną odległość. Trzciny, które tu opłynęliśmy i za chwilę będziemy opływać dalej, to są trzciny, które widzimy, jak i część, której nie widzimy, jest ona pod wodą. To jest jedno. Drugie, że ryba potrafi... O, mamy tu na przykład wystający krzak w samych trzcinach. Tego z brzegu absolutnie nie widać. Ktoś, kto sobie nie zdaje sprawy, łowiąc, proponując tutaj metr od tego krzaka, nie będąc przy wędce, to praktycznie 90-90 parę procent, że ryba znajduje się albo w tym krzaku, albo w najlepszym momencie, w tym oto przesmyku, czy tam w tym. Wyciągnięcie jej tutaj z tego przesmyku, czy chociażby z tego, gdzie jak widzisz, tu wystaje krzak, tam są bardzo duże krzaki. W zasadzie jest to bardzo mało możliwe, chyba że rybka zrobiłaby nam tak grzecznego psikusa, że sama grzecznie wyszła z tego łowiska, z tych krzaków, co niestety zdarza się stosunkowo rzadko. Krzysiek, to w takim razie jak łowicie tutaj na co dzień, na tym zbiorniku? Już mówię, znaczna część kolegów posiada łódki zdalnie sterowane. Jest to w mojej ocenie w chwili obecnej najlepszy przyrząd, który umożliwia łowienie na tego typu zbiornika, czyli zbiornika ciężkich. I na tych odległościach. I na tych oczywiście odległościach i przy tego typu
różnych zaczepa przy tego typu rozmaiconym dnie. Dzięki temu, że te łódki, część z nich ma oczywiście sondy, można wysondować sobie łowisko, można podkarmić oczywiście tylko punktowo i również wywieźć zestawy. Oczywiście znaczna jakaś tam grupa osób nie ma łódek. W ten czas stosuje się spody, tym, że spody można zanęcać. Markery ustalają również najczęściej żyłkowe. Jest to jedyny sposób, za pomocą którego można na tym łowisku karpie, czy amury, czy jak ktoś chce oczywiście inne ryby łowić. Widziałem. Jak duże? Kołdychy. Jeden? Nie, ze cztery. Jeszcze nie, to trzeba wywozić aż tutaj. Tu na tym żerują, tu na tym. Widzieć bąble jak i... No bąble tutaj szły, jak ja właśnie po bąblach, wiesz. Zmąciły wodę, ale jak napłynąłem, fantastycznie było widać. Dwa takie, kurde, tu. Powiedz mi, Szymon, co to jest? To jest do Swingera, coś, co to jest? To jest do... Kiedyś Fuchs produkował takie... Swingery sztywne. Czekaj, co się dzieje? To opuszczenie powietrza, leszczyk, wiesz. Oj, pociąga ci. Czekaj. Jest. Zepchnąć. Dobra, ja się odpycham. Tam jest płytko. Dobra. Dasz radę? Tak. Ważne, żeby luzuj dostał. Ach, kopię mi tam, żeby on mi nie wlazł w tą kępę. I tak cud, że jeszcze jest na haku. Tam jest kępa roślin i drzewo zatopione. Ale czuję, że cały czas jest. No i zobaczymy. Właśnie branie było z zatoki, gdzie widziałem, jak chodziły. Trochę bąblowały, zbierały jakieś jedzenie z dna. Tam nie było nącone. Ale najwidoczniej to jest dobre żerowisko ich. Mogą być pewne kłopoty, bo widzę, że na plesiące jest sporo zielska. Tu jest dużo podwodnej roślinności i trzeba dobrze lawirować, a on idzie gdzieś tam trzciny, siedzi w trzcinach w tej chwili. Zobaczymy, czy nam się jakoś go uda stamtąd wyciągnąć.
No, wyszedł z trzcin. No, jest na otwartej wodzie. No i teraz spróbujemy coś z nim zrobić. Ja przygotuję podbierak. Wbrew pozorom taka prehistoryczna niby konstrukcja, ale takie podbieraki są znakomite do podbierania karpi właśnie z łodzi, kiedy są trudne warunki, gdzie są drzewa zatopione, zielska. Dużo lepiej sprawdzają się niż klasyczne podbieraki karpiowe. No, zaraz nam się pewnie pokaże. Zobaczył łódkę i dał nura od razu. No, zaraz spokojnie go do góry jeszcze. On tu jest w swoim królestwie, wie gdzie uciekać. Wie, że ma tam zatopione drzewo. Trzeba delikatnie, ale tutaj wędka robi fantastyczną robotę. Wędka bardzo miękka, idealna właśnie do takiego łowienia na plecionki z dużej odległości. Amortyzuje fantastycznie. No, ale już chciał wejść w trzcinę. One są tak gęste, że obawiam się, że byłyby później popłat duże. Właśnie takie lawirowanie przy samych trzcinach jest niesłychanie niebezpieczne. On jest jeszcze żywy. Ja się boję go podbierać, bo może wypiąć mi się z haka. Ale z drugiej strony też nie można go wpuścić w trzciny, bo wtedy może to się z kolei źle skończyć. No zobaczymy, on ma jeszcze trochę energii. Ładnie, ładnie. No ciągnie ponton tak jak chce. W stronę, w którą chce. Zobaczymy, do czego wyniknie. Ale piękna ryba. Piękna ryba. Skrócę jeszcze żyłkę, tak? On ma jeszcze masę siły. Bardzo ładnie. No, chodź tutaj bliżej, proszę. No, jeszcze nie jest gotowy. Jeszcze nie jest gotowy. No to trzeba po prostu go wytrzymać. Ale ucieka w stronę tej zatoki, czyli to jest jego dom. Na to wszystko wskazuje. No, nabierz trochę powietrza. Tak. I chodź na tutaj do podbierania. Ale nie tym razem. Nabierz powietrza. Tak. Ale płytko jest zacięte. Płytko jest. A mamy go! Rzeczywiście podbierak znakomicie nam sprawdza się. Proszę. Jaki piękny. Gruby, szeroki kark. No a ma swoje paręnaście kilo. Mój pierwszy w pobiedziskach. Płyniemy do brzegu.
Ile dokładnie? 900. Tak. 18. Przez chwilę było 950, ale... Parę zdań na temat sprzętu, którego tutaj używamy. Poprosiłem Ryśka, żeby mi towarzyszył. On bardzo lubi dyskutować o sprzęcie. Ja myślę, że tym razem również sobie podyskutujemy. Rodpod mam ustawiony wysoko, nieprzypadkowo. To jest woda, która absolutnie tego wymaga. To jest żwirownia z dużą ilością wypłyceń podwodnych górek, porośniętych roślinnością i to dość gęstą, więc żyłki, w tym przypadku plecionki, najlepiej aby wchodziły do wody jak najdalej, żeby miały jak najmniej styczności właśnie z tą roślinnością, bo inaczej są kłopoty, linka plącze się w zielskach, pół biedy kiedy podczas zwijania, ale podczas holu ryby, to jest bardzo niebezpieczne, można rybę stracić, więc stawiam wędki wysoko, chociaż też blisko nie łowimy, bo to jest odległość około 130, może 40 metrów. No i do tego czułe sygnalizatory, to jest dość istotna rzecz. Testujemy zupełnie nowe sygnalizatory firmy Flyzar. Spodobały Ci się, widzę. Tak, się widzę, że oglądasz. Pokaż mi tak ten sygnalizator. Chcesz zobaczyć? No pewnie. To są, słuchaj, w 100% wodoodporne. Także no, nie dziw się, no, są takie już sygnalizatory, które... Proszę bardzo, mogę Ci pokazać, które no zupełnie są odporne na warunki atmosferyczne. Głośne? Głośna jest regulacja głośności, czułości, tonu, a także jasności LED-a. O, proszę, obejrzyj sobie, jak to wygląda. I są na pewno wodoodporne? Tak. Całkowicie? Całkowicie. No zobaczymy. Absolutnie. No jak mówiłeś, że są wodoodporne. A spryciula. Patrz, światełko, dioda się świeci. Jeszcze się świeci, no zobaczymy. Jak długo tutaj damy poleżeć mu we wodzie? No myślę, że niech sobie parę minut poleży, a my przez ten czas podyskutujemy na temat plecionek. Dobrze. Łowimy na plecionki zamiast żyłek mono. Też bardzo istotna rzecz przy łowieniu na dużych odległościach.
No ale nie tylko na dużych odległościach, w takich sytuacjach jak tutaj. Po drugiej stronie, tam gdzie mamy zestawy, po pierwsze są trzciny, łowimy przy samych trzcinach, a po drugie są zatopione krzaki, też zestawy są tuż przy nich położone, no i musi być użyta do tego plecionka, bo to jest jedyny sposób, żeby powstrzymać karpia od wejścia w zaczepy. Myślę, że jeszcze pokażemy, jak to wygląda, kiedy stosuje się żyłki monolityczne, a kiedy stosuje się plecionki właśnie w takich sytuacjach jak tutaj, jak wielka jest różnica. Oczywiście plecionki są najróżniejsze. Ja muszę powiedzieć, że stosuję dość grube plecionki, które są jak najbardziej odporne na przetarcie, bo to jest bardzo ważne przy łowieniu na dużych odległościach. To zależy. To zależy. Plecionki zazwyczaj tonące, bo jednak ona powinna się układać na dnie. Natomiast jeżeli jest łowisko takie jak tutaj, z wypłyceniami, z zaczepami gdzieś po drodze, to lepiej, żeby jednak plecionka pływała, unosiła się na wierzchu, żeby nie wchodziła w te zaczepy. Za chwilę będziemy nawijać plecionkę na kołowrotek. To wbrew pozorom nie jest takie proste. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, żeby odpowiednią ilość nawinąć bardzo dokładnie z rantem szpuli. To chyba ja. Natomiast wcześniej ja Cię bardzo proszę, jednak wyjmij ten sygnalizator. Dostałem go do testowania i powinien oddać. A może poczekamy, a poza tym, jak będzie branie? No może lepiej nie. Sprawdzimy, jak on zachowuje się po paru minutach pobytu w wodzie. O już działa. Już zobaczymy. No proszę bardzo. Wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście jest wodoodporny. To znakomita rzecz, bo z sygnalizatorami często tak bywa, że największym problemem jest odporność na wodę. Natomiast jak jesteśmy w jakimś deszczowym okresie, no to są kłopoty z braniami. Postawmy go. No i działa, znakomicie działa. Wszystkie ustawienia pozostały takie jak na początku. Joda się świeci. Czyli zdał egzamin. Zdał egzamin. Tu jeszcze jest do niego centralka. Także można w odległości parunastu metrów się poruszać i wiedzieć, że jest ta branie. Centralka też pasuje do innych typów sygnalizatorów. Może tak, centralka jest uniwersalna na wszelakie sygnalizatory, które mają wejście oczywiście do centralki. No dobrze, to w takim razie bierzmy się za nawinięcie plecionki na szpulę. Nawiniemy teraz plecionkę na kołowrotek. Z tym czasami są kłopoty. Plecionki są oferowane w różnych długościach, no ale zazwyczaj 250-300 metrów. To w zupełności nam wystarczy. Takie duże szpule oczywiście mogą się czasami przydać, ale bardzo drogie są. Natomiast takie szpulki 300-250 metrowe w zupełności wystarczą, ale jest jeden problem w tym momencie. Mianowicie szpule kołowrotków typu Big Pit, takich dużych kołowrotków, mieszczą dużo więcej linki niż 250 czy 300 metrów tej grubości. No i oczywiście nie może być tak, że jest do połowy nawinięte, bo w ten sposób praktycznie nie da się łowić, więc trzeba dać podkład. No ale jak to zrobić, żeby dać ten podkład, a plecionka była idealnie nawinięta? No pokażemy, to jest bardzo prosta rzecz, ale myślę, że nie przez wszystkich znana. Postępuje się po prostu w odwrotnej kolejności. Potrzebne do tego będą dwie szpule. Szpula główna i szpula zapasowa kołowrotka, pod jednym warunkiem, że one mają identyczną pojemność żyłki. To jest bardzo istotna sprawa. Więc bierzemy się za nawijanie. Najpierw byś mógł otworzyć komisyjnie. Komisyjnie. Najpierw nawijamy plecionkę, wbrew pozorom, nie żyłkę, a plecionkę. Zwykłą pętelkę robię na plecionce, oczywiście, żeby zamocować to wszystko na kołowrotku. Taka pętelka, wkładamy w ten sposób. O, no i teraz możemy robić tak. No i pierwsza rzecz, oczywiście musimy przełożyć przez przerodkę, żeby można było normalnie nawinąć. A następnie zakładamy. Otwarta jest, kabank otwarty, zakładamy na szpulę
zamykamy kabłąk, no i będzie można nawijać. To może ja będę nawijać, a ty obsługiwać szpulę. Czy masz jakiś szpikulec może do tego? No, proszę. Idealnie do tego nadaje się szpilka od namiotu. Uniwersalne urządzenie. Trzymamy. I mogę trzymać. Ale spokojnie, bo tu się widzę. O, teraz. No i jedziemy. Te 300 metrów na początek trzeba nawinąć. Tak tutaj trzymając palcami dość ściśle, żeby to się ułożyło. Tak szczerze mówiąc, my teraz tego nie zrobimy, ale plecionkę powinno nawijać się mokrą. Powinno się wkładać w wiadrze z wodą, dlatego że ona chłonie wodę i trochę puchnie, więc mogą być później kłopoty, że nawiniemy za dużo tej plecionki na szpulę. Albo wcześniej już ją zamoczyć chociażby. No dobrze, no to zaraz trochę kręcenia przed nami. No to już końcówka, ostatnie zwoje plecionki takiej kamu. Bardzo ciekawy kolor. No i już nawinięte. Jak widać, szpula zapomniana jest zaledwie w połowie, więc potrzebny będzie do tego podkład z żyłki monolitycznej, którą teraz do plecionki przywiążę. Jak połączyć plecionkę z żyłką mono, tutaj w tym przypadku z podkładem? Jest kilka węzłów. Ja stosuję w tym przypadku taki dość prosty węzeł, bardzo mocny, chociaż akurat w tym przypadku on nie musi być jakimś niesłychanie wytrzymałym, bo i tak tych 300 metrów nigdy raczej łowiąc tutaj nie osiągniemy. Robimy to w ten sposób. Na około plecionki 4 razy obwijam żyłkę. Następnie wkładam ją od wewnątrz, czyli od mojej strony, pomiędzy plecionkę a żyłkę. I następnie plecionkę obwijam wokół żyłki, ale w drugą stronę też 4 razy. 3 i 4 raz. I wkładam z kolei tutaj w ten powstały otwór, ale od zewnątrz, czyli do mojej strony. I teraz sprawa jest dość istotna, żeby to, trzymając za końce, dobrze ze sobą połączyć, dobrze ściągnąć. Najlepiej na mokro, tak. Z plecionką jest ten kłopot, że ona jest śliska. I czasami trzeba palcami sunąć. To wymaga dość dużych umiejętności manualnych, żeby to dokładnie ze sobą połączyć. Ale mamy, to się doskonale trzyma. Teraz tylko te końcówki obcinamy i połączenie jest gotowe. No i teraz sobie pokręcimy trochę, znaczy ja sobie trochę pokręcę. Trzeba uzupełnić szpulę żyłką podkładową. No to do roboty. No i właściwie szpula jest pełna, tak, połowa roboty za nami. Ponieważ plecionka jest pod spodem, na dole szpuli, bardzo prosta rzecz. Trzeba przewinąć tę szpulę na drugą, taką samą, no i wtedy będziemy mieć plecionkę ułożoną na zewnątrz, tak jak być powinna. Zdejmuję, tutaj Rysiek mi poda, o, szpulę drugą. I to samo, co robiliśmy przedtem, czyli przekładamy przez przelotkę
Proszę bardzo, możemy nawijać. Ja już mam w tym wprawę, daruję Ryśkowi tym razem. W sumie chyba za 600 metrów przede mną. No, szpula właściwie pełna. Widzę, że ostatnie zwoje już jest prawie gotowe. No i koniec. Koniec. Plesionka idealnie zmieściła się na szpuli. Możemy teraz spokojnie wywozić i będziemy pewni, że wszystko tutaj będzie nam grało. Gafę dałem, wiesz? Co się stało? Wspólnego biegu nie włączyłem, więc stracił kij. No. No i zobacz, ten tak gwałtownie ci wziął? Gwałtownie, no. Widzisz, kurde, jakiś błąd i... No tam tak. Gdzieś chyba znowu wjął. Tak? Ale zobacz, jak pracuje, ale... Zobacz, co się dzieje. To uważaj, żebyś go nie stracił, bo ja miałem w Zielsku, Krzysiek miał w Zielsku. Dużo Zielska tutaj jest, kurczę. No, to jest ta pora roku, że no. I odbezpieczył na mego biegu, wiesz, i go kij zabrał. Pierwszy. Ale byłeś w Ściła. Tego Zielska nie było, to by było ładne. To ten jest taki bardziej do mnie. A ja gratuluję. Ja też. On jest taki bardziej już do mnie podobny, wiesz? No. Do mnie to ładnie. No wiesz, no może tam... Ale zobacz, jak płyciutko. I zauważyłeś, wszystkie są płytko. Chciałem przedstawić prezesa
tutejszego koła Polskiego Związku Wędkarskiego, pana Andrzeja Maciejewskiego. No i chciałem zadać kilka pytań. Przede wszystkim coś o zbiorniku, bo jest pan tutaj prezesem długo tego koła. Chciałbym, żeby parę słów pan powiedział na temat tego zbiornika. Od kiedy w ogóle ten zbiornik już tutaj jest, istnieje? Dzień dobry państwu. Witam wszystkich na zbiorniku pożwirowym Strąg. Zbiornik istnieje od 80 roku. Od 80 roku? To już jest, było nie było, 27 lat. Mhm. Jak sama nazwa mówi, to jest zbiornik pożwirowy. Była tu kiedyś kopalnia żwiru. Dopiero, no, około 20 lat temu sformalizowaliśmy to wszystko względem prawnym, że gmina co lata nam przedłuża dzierżawę tej wody. I dzięki tu owocnej pracy pana burmistrza miasta i gminy i rady całej gminy mamy to jako wędkarze przedłużaną tą umowę i bardzo się z tego cieszymy. To może przejdźmy i może pan pokaże nam najciekawsze tutaj miejsca na tym zbiorniku. Zapraszam bardzo na spacer. Idziemy. Jak państwo widzicie, obecnie znajdujemy się w najpiękniejszym miejscu tego jeziora. Jest to naturalne tarlisko. Karpia, lina, ryb karpiowatych. Piękne miejsce. Porośnięte liliami, widzę, tak? Tak jest, porośnięte liliami wodnymi. No, rzadko się zdarza w obecnych czasach na jeziorach, żeby tak w cudownym miejscu było jeszcze tyle lilii. Znajdujemy się na końcu zbiornika. Tak, oczywiście jest to koniec tego zbiornika. Generalnie stoimy na miejscu, na takim pierwszym stanowisku. Od tego się zaczyna cały zbiornik w kierunku w lewą stronę. My łowimy około 500 metrów od, tak, tego, dokładnie, od tego miejsca. Tak, dokładnie. Stanowiska karpiowe znajdują się 500 metrów od tego miejsca. Co ciekawego można powiedzieć? Tu zaraz za trzciną głębokość 3 metry. Czym dalej jest to wypłycenie do 1,5 metra. I też bardzo dobre miejsca karpiowe. Bardzo dobre miejsca karpiowe i zapraszam wszystkich wędkujących, którzy mają ochotę mile spędzić czas na tym akwenie. Zapraszam wszystkich. Jeden z mniejszych hamulców.
uwaga. Okej. Okay. Okay. To już. No to dobra. Ten rury. Moment. Okej, okay, damy mu spokój, co? Tak. I do wody. Jeszcze go trochę do kanału. Jest. Tam rozgrzewa, ale. Aby nie pozwolić, nie pozwoli się specjalnie wykręcić. Dalej będę miał się. Właśnie kolega mówił, nie zawsze sukcesem jest złowienie największej ryby. Mnie udało się tym razem złowić najmniejszą. Ten okaz. O, cały okaz. O, jak nie jest taki zły, on zrzygnomano. Raczej tak. Podejrzewam, że tak. No nic, buźki, do widzenia. Idę odwiedzić Libora, on dość daleko ma stanowisko od nas. Witam. Witam. Z rana, jak tam nocna burza. Żadnych efektów. Żadnych efektów. U nas to samo, prawdopodobnie zmieniło się ciśnienie dość znacznie. I na całej wodzie jest cisza. Widzę, że tylko kaczki pływają. U ciebie to samo? U mnie tak samo. Ani kaczki się nie pokaże. Zupełnie żadnej ryby nie jest widzieć, żeby się ruszało. Całą noc było klit. Znaczy jedna ryba u ciebie jest. Nie wiem, czy wiesz o tym. Taka dwudziestka ładna tutaj. Proszę ciebie. Bardzo ładna dwudziestka. Jakby ją napompować, to myślę, że byłby świetny efekt.
Rzeczywiście nic się nie dzieje, sygnalizatory nie grają. Ja chciałem się Ciebie zapytać właśnie o sygnalizatory, bo oglądaliśmy te, których ja używam. To są inne flyzary, też takie malutkie, natomiast one chyba radio mają wbudowane. Mają wbudowane radio i da się mówić, że to jest taka ta najwyższa klasa sygnalizatorów, co w sygnalizatorze może być. Czyli zabudowane radio, coś wszyscy karpiarze teraz mają ulubione i używają, że mają centralkę przymo przy siebie. A to jest centralka właśnie do tego. To jest centralka, czyli można przy każdym braniu jest przygotowana na cztery sygnalizatory. Pokazuje odpowiedni sygnalizator, który bierze. No to jest bardzo tak, istotna rzecz, rzeczywiście wielkość kompaktowa, czyli tak regulacja głośności, tonu. Wszystko, co jest potrzebne i wyjścia też. Wyjście na swingera, po to można i w nocy założyć pozycyjną świetłę, takie mały świetlik, żeby mi pokazywa. A co jest jeszcze bardzo dobre, jest alarm zabudowany. Czyli jeżeli idzie spać, wyłącza alarmu i wiem, że kiedykolwiek ktoś w nocy przyjdzie i wystarczy, żeby tak trochę z kijem zrobił już mi w sygnali w namiocie. Aha, czyli dla bezpieczeństwa to dla jest bezpieczeństwa też całkiem nieźle. No dobrze, no nie mamy szczęścia, żeby usłyszeć tego w rzeczywistości, jak działa. To może ja trochę tak tu. Prawda może. No i na dzisiaj dźwięków to tyle. Obawiam się niestety. Robert Jagielski to nazwisko w karpiowym świecie doskonale znane, między innymi stąd, że jest właścicielem jednego z najlepiej zaopatrzonych w sprzęt karpiowy sklepów w Polsce. Poznań, ulica Bukowa 8, gdyby ktoś chciał tutaj trafić. Robert, witam Cię. To Cześć. Twoje królestwo. Słuchaj, no rzeczy, które zainteresują każdego karpiarza, ale specjalizujesz się w paru firmach, których towary masz właściwie w pełnym wyborze. Co to tak, za firma? Przede wszystkim to jest firma Tandem Bites, nasza krajowa, firma Prologic oraz Anaconda. Widzę, że cała ta ściana z kulek, atraktorów, pływaków, to wszystko jest Tandem Bites z tej strony. To jest główna firma. No i duży wybór Prologica, tam dalej Anakondy. Widzę, że Prologic dość dużym zainteresowaniem u Ciebie się tak, też cieszy. W szczególności ta stery i kuleczki pływające
stały się bardzo łowne ostatnimi czasy i dosyć popularne. No, oprócz tego kulki zwykłe, tonące. No i anakonda, która tutaj z tamtej strony widzę. Z anakondy mamy nową serię dipów, kuleczki i chunks. Też bardzo popularna rzecz. Bardzo popularna. No, oczywiście anakonda to nie tylko przynęty, a może nie tylko przynęty, a przede wszystkim bagaże, łóżka i śpiwory. Tutaj to wszystko masz zgromadzone w tym miejscu. Owszem, anakonda, ale również Tandem Bites, ich najnowsza seria Invader. To jest jeden z najlepszych śpiworów. Śpiwór, zresztą jeden i drugi na sezon zimowo i wczesno-wiosenny, jak tak, znalazł. Całoroczny praktycznie. Właściwie całoroczne łóżka, krzesła, no i rodpody z tamtej strony. Widzę, że tutaj tripody, anakondy przeważają. Przeważają, tak, anakondy. Ale widzę, że gabloty też masz tematyczne. Tutaj sygnalizatory różnych firm. Tak, tak. Tutaj żyłki, filmy, materiały rozpuszczalne. No i ciężarki, bardzo ciekawe, powlekane, różnych kształtów, różnych rodzajów. Muszę ci powiedzieć, że w Polsce nie widziałem tak doskonałego wyboru ciężarków karpiowych jak u ciebie. Tu właściwie znaleźć można wszystko w tych dwóch gablotach. No to rzeczywiście gratulować tylko, bo rzadko się zdarza, żeby w jednym miejscu można było zaopatrzyć się właściwie każdy ciężarek, jaki się chce. Tak, bo to jest podstawa, ciężarek. Dobór ciężarka do odpowiedniego łowiska, do wywózki, do dalekiego rzutu, ewentualnie do ściągania, tak jak byliśmy na Oriencie, to rewelacyjny ciężarek. Pozwolił mi ściąganie z Zielska, wiesz Przemek, jak tam było, tak. Z odległości 250 metrów, nie musiałem wsiadać do pontonu. Oprócz tego wszystkiego, co pokazałeś do tej pory, no oczywiście wędziska karpiowe i kołowrotki, bo jakże by inaczej, widziałem oczywiście. Kołowrotki przede wszystkim dajwy i kormorana, big pity, wędziska też różnych firm, Anaconda, tam chyba Tandem Bites się pojawiał. Jest, tak, Grace, jest Chap. No i ubrania, bez tego na ryby nie ma co się wybierać, zwłaszcza na dłuższe zasiadki. Tu jest przede wszystkim... Bardzo dobra propozycja. Thompson i Prologic. Materiały oddychające, para przepuszczalne, wodoodporne, wiatroodporne. Na taką pogodę jak dzisiaj rewelacja. Do tego możemy sobie dokupić polary czy setki i mamy ubranie zimowe. Robert, dziękuję ci za gościnę. Rzeczywiście imponująca kolekcja sprzętu karpiowego. Zapraszamy oczywiście do Poznania, ulica... Bukowa 8. Bukowa 8. Pierwszy raz tutaj jestem, więc dobrze jest zapamiętać. A ja wychodzę tutaj stąd, proszę bardzo, z kilkoma gumeczkami na okonia, bo takie inne ryby również czasami warto łowić. A tutaj sprzęt nie tylko karpiowy można otrzymać. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję i zapraszam. Połamania, do zobaczenia na rybach. Do zobaczenia.